witam Was na moim kanale. Jest mi bardzo, bardzo miło, że mnie odwiedziliście. Zapraszam Was na film, w którym chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sweterek od góry z przedłużoną linią reglanu. Bardzo dużo osób pytało mnie, ponieważ zamieściłam zdjęcia na Instagramie, na Facebooku. Było bardzo duże zainteresowanie właśnie tym sposobem robienia sweterków od góry. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego sweterka i poszczególnych tych sweterków, to teraz możecie zobaczyć zdjęcia. Dekolt w tych sweterkach ma kształt łódki, czyli tak jak tutaj. Tu jest troszeczkę głębszy dekolt, w tym jest troszeczkę węższy, no nieznacznie, nieznacznie węższy. No i ten sweter ma taki najmniejszy dekolt. To zależy od ilości oczek, które nabierzemy na początku. Może odłożę te swetry i Wam pokażę, jak to jest z tymi. Zobaczcie, w tradycyjnym swetrze robionym zwykłym reglanem linia reglanu wynosi 20 cm do 22. Natomiast w tych swetrach z przedłużonym reglanem mamy 31 cm. 31 cm. Jest to fason swetra, który nie może przylegać mocno do ciała. Musi to być taki oversize, luźny sweterek, ponieważ linia pachy jest dość nisko, więc gdy podnosimy ręce, to cały ten sweter by szedł razem z rękoma do góry, więc on musi być luźniejszy. Tutaj na swobodę trzeba dodać co najmniej 10 cm do 20 cm w obwodach na dole. No i nie może być ten sweterek zbyt krótki, ponieważ no jak podniesiemy ręce, to wiadomo, możemy pokazać niechcący części ciała, których nie chcemy pokazywać. Ja robiłam ten sweter z włóczki Flowers Yarn Art. Wszelkie odnośniki znajdziecie w opisie pod filmem. Oglądajcie, rozwijajcie tam ten opis i wszystko tam znajdziecie. Będzie zamieszczone. Używałam do zrobienia tego swetra dwóch motków po 250 gramów, z tym, że naraz robiłam z dwóch motków. Z jednego motka zrobiłam część białą, dołączyłam ten kolor też z drugiego motka, później przeszłam do następnego koloru, odcinając nitkę oczywiście z jednego z motków, czyli tu mam dwa motki, jeden kolor z dwóch motków, drugi kolor z dwóch motków, trzeci kolor i tutaj już chyba było po jednym, nie, też z dwóch, czy nie, nie, po jednym, bo ja później chciałam jeszcze, żeby na rękawy były. Także każdy sobie może tam sam to wszystko rozdzielić, jak mu się będzie podobało. I z tej włóczki mi jeszcze zostało trochę i zrobiłam drugi sweterek. I to już są te odcienie ciemniejsze z tych motków. No i teraz może rękaw jest 3/4. Nie lubię długich rękawów, zawsze je podciągam, także rzadko kiedy robię swetry z długimi rękawami. Pokażę Wam na przykładzie właśnie tego sweterka, jak ja go robiłam. To ten sweterek jest zrobiony z włóczki Cotton Baby Soft Alize i jest to włóczka pruta.
z nieudanego projektu. Po prostu sprułam i zrobiłam sobie taki sweterek. I teraz pokażę Wam, tutaj zrobiłam troszkę taki rysunek. Nie wiem, czy tutaj coś będziecie widzieć. Nazwałam ten sweterek Silvery, srebrzysty. I tutaj robiłam drutami numer 3. Najważniejsza rzecz, jaką na początku trzeba zrobić, to należy zrobić próbkę. Próbkę drutami, którymi będziecie robić sweter. Taką zrobić próbkę większą, żeby można było zmierzyć 10 cm. Następnie no, trzeba sobie oczywiście swoje wymiary wziąć, zmierzyć obwód dekoltu, jaki chcecie. Pamiętając, że to jest łódka, można sobie wziąć jakiś sweterek ulubiony, czy jakikolwiek i zmierzyć po prostu obwód tego dekoltu, byle żeby to była łódka. I dopasować do właśnie ilość oczek. Ja to zrobiłam tak, że u mnie w 1 centymetrze, w 10 centymetrach było 20 oczek, a w 1 centymetrze 2 oczka. Obwód mojego dekoltu chciałam, żeby był 67 centymetrów. I te 67 centymetrów pomnożyłam razy 2, czyli te oczka, które są mieszczą się w 1 centymetrze. I uzyskałam wynik 134 oczka. I to jest to są oczka, które musiałam nabrać, żeby zrobić taki obwód dekoltu. Po wykończeniu mi ten dekolt się troszkę zmniejszył, ponieważ ja jeszcze go tam obrobiłam, także ostatecznie jest to 65 cm. W tym swetrze i jak w każdym zrobionym łódką, to trzeba zrobić podkrój dekoltu. Niestety nie może być równy dekolt z przodu i z tyłu, bo będzie nam wchodził na szyję. Także jak widzicie u mnie tył jest wyższy, a dół jest niższy i zrobiłam to rzędami skróconymi. Później Wam pokażę, jak się to wszystko robi. I jeszcze powiemy tutaj o moich wymiarach. Może komuś się akurat to przyda i zgodzi. U mnie jest tak. Długość rękawa 37 cm. Tutaj ja nie robiłam żadnego mankietu, tylko takie zrobiłam wykończenie. Także nie mam tu żadnego ściągacza. Na dole jest w ten sam sposób wykończony sweterek, nie ma ściągacza. Długość raglanu 32 cm. Szerokość na dole 57 cm. Jeżeli chcecie, to możecie takie zrobić paseczki jak ja. Troszeczkę one urozmaicają ten sweterek. I u mnie 1,5 cm ma srebrny paseczek, 4 cm te paski pomiędzy tymi srebrnymi. I co tam jeszcze? No, na długość to musicie sobie sami dopasować i odległość tą od dekoltu do pierwszego paseczka, to tak jak widzicie, u mnie jest 30 cm i obwód w klatce piersiowej 52 cm. Oczywiście to jest miara swetra złożonego na pół, czyli całkowity obwód w klatce piersiowej jest 104 cm, a obwód w biodrach, czyli no poniżej bioder, tej dolnej części, 114 cm. I teraz, co tu bym jeszcze powiedziała? Aha, że obowiązkowo w swetrze trzeba zrobić podkrój pachy. U mnie na podkrój pachy przeznaczyłam 11 oczek. 5, 5. I 11 oczko jest oczkiem lewym, które biegnie po całej długości swetra i imituje szew. To właśnie oczko ułatwia blokowanie, ponieważ tutaj, jak jest mokry sweterek, to trudno jest znaleźć, gdzie jest
początek i koniec przodu czy tyłu. Także tutaj wyraźnie widać, że tutaj mam granicę, tutaj mam granicę, rozkładam sobie, blokuję i suszę. I myślę, ach, jeszcze nie powiedziałam o dodawaniu oczek na ten raglan. Podczas formowania dekoltu, kiedy będziemy robić rzędy skrócone, dodawanie oczek na reglan będzie w każdym drugim rzędzie, czyli zawsze na prawej stronie robótki. A następnie u mnie jest robiony w każdym trzecim rzędzie. Jednak nie możecie się sugerować tym, co ja robiłam, ponieważ jakby rytm dodawania tych oczek zależy od grubości waszej włóczki, od drutów, którymi robicie, od tego, jaką macie figurę, jaki obwód macie w biustu, ponieważ im większy obwód biustu, to tym więcej musicie dodać oczek i może się zdarzyć tak, że będziecie musieli dodawać oczka w każdym drugim rzędzie. Jeśli dodajecie oczka w każdym drugim rzędzie, żeby uzyskać odpowiednią ilość oczek na biust, to może się okazać, że wyjdzie Wam za szeroki rękaw. Wtedy możecie dodawać tylko i wyłącznie oczka w tułowiu, a jeżeli już macie odpowiednią szerokość rękawa, to oczek w rękawie nie dodajecie, tylko po prostu dodajecie je w tułowiu. I jeszcze pokażę, jak ja rozdzieliłam oczka. Mieliśmy 134 oczka do nabrania. Zawsze jeszcze dodajemy jedno oczko do połączenia w krąg robótki. I tutaj linie reglanu mają po dwa oczka. W rękawie jest 8 oczek. I tu jeszcze Wam pokażę odnośnie tego rękawa. Tutaj widzicie, jak jest wąska ta część. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest bardzo wąska ta część. Podczas gdy w tradycyjnym reglanie jest dużo, dużo większa. Także mamy tutaj porównanie, że tu jest dużo więcej oczek. Także ja mam 8 oczek. Wy możecie sobie zrobić inną ilość tych oczek, jak najbardziej. Tu nic nie stoi na przeszkodzie. No niestety te modele są takie, że tu się nie da zrobić jakiegoś tam jednego schematu, który będzie wszystkim pasował, no bo to po prostu nie sposób. Chyba że macie idealną włóczkę, jak ja. Tymi samymi drutami będziecie robili i w 1 cm będziecie mieć dwa oczka. No to wtedy i te wymiary będą przybliżone do moich, to możecie się sugerować tym moim podziałem oczek. Czyli tak, na rękawach mamy po 8, na tyle mamy 52 oczka, a na przodzie mamy 58 oczek. Ta różnica wynika stąd, że podczas gdy będziemy robić rzędy skrócone, będziemy dodawać oczka wyłącznie tutaj, z tej strony i tutaj, trzy razy, czyli dodamy 6 oczek. Dlatego tył musi być o 3 oczka mniejszy, a przód o 3 oczka większy. Także tak to wygląda. Czyli nabieramy 134 oczka i dalej pokażę Wam, jak będziemy robić. Nabrałam potrzebną ilość oczek, czyli 134 plus jedno oczko, które posłuży do zamknięcia w kółko. I teraz musimy te oczka wszystkie połączyć. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, żeby nie przekręciło nam się oczka. Jeżeli tak jak ja macie zbyt długi drut w stosunku do ilości oczek, to tak mniej więcej w połowie, czy tam w dowolnym miejscu, żeby było wygodnie.
Wyciągam sobie żyłkę i kładę na blat, żeby sprawdzić, czy nie mam przekręconych oczek. Ten taki brzeg, który nabieraliśmy, powinien być w środku robótki. I teraz przesuwam oczka tak, żeby się znalazły na drucie. Wszystkie oczka. I teraz oczko z lewego druta, nie wiem jak to się mówi, przekładam na prawy. Lewym drutem chwytam oczko z prawego i przeciągam w ten sposób. I rozpoczynamy, i to będzie początek rzędu. I teraz, jeśli chcecie, to możecie zrobić ściągacz. Tylko że ten ściągacz, żeby nie był zbyt duży. Jeszcze w zależności od tego, jaki tam macie obwód tego dekoltu, jeśli duży i pozwoli jeszcze na to, żeby zmieścił się ten ściągacz, no to możecie to zrobić. Albo jeżeli chcecie, żeby ten dekolt był bardziej taki przy szyi, no to możecie zrobić. A jeśli nie, to wystarczy po prostu na gładko zrobić. W niektórych włóczkach ten brzeg się ładnie wywinie na zewnątrz i to będzie fajnie wyglądało. Także tu będzie nasz początek rzędu. Wkładam marker i teraz trzeba podzielić sobie oczka. Teraz będą oczka tyłu, więc musicie przerobić 52 oczka i postawić wtedy marker. Przerabiamy 52 oczka prawe. I jeszcze w tym pierwszym rzędzie nie będziemy dodawać oczek, nie będziemy też robić rzędów skróconych, tylko po prostu przerobimy dwa rzędy tak bez dodawania oczek. Po przerobieniu oczek tyłu znowu wkładamy marker. Przerabiam dwa oczka prawe, które będą oczkami reglanu. Znowu stawiam marker. No i teraz sobie muszę przesunąć, jeszcze zanim wstawię marker, przesunąć oczka. I uważać, żeby się nie przekręciło to wszystko. No, wygląda na to, że mam dobrze. Najlepiej rozłożyć sobie właśnie tak na płasko i zobaczyć, czy ten brzeg jest do wewnątrz, a oczka do zewnątrz. I ponownie sobie wyciągam gdzieś tam tą żyłkę. Przesuwam oczka na drut. Na początku to trochę trzeba manipulować, jeśli się ma druty z taką dłuższą żyłką. No i tutaj, żeby nie zrobił się nam psikus z tym przekręceniem oczek. Dobrze, jest wszystko. Więc po zrobieniu oczek tyłu wstawiłam marker. Zrobiłam dwa oczka prawe na linię reglanu, wkładam kolejny marker i teraz będzie 8 oczek przeznaczonych na rękaw. Czyli 8 oczek prawych. Osiem oczek prawych.
I znowu musimy wstawić marker. I teraz będą dwa oczka na linię reglanu. I kolejny marker. I teraz będą oczka przodu. Mamy ich 58. Także przerabiamy 58 oczek przodu. Po przerobieniu oczek przodu znowu musimy wstawić marker. Zrobić dwa oczka prawe na linię reglanu i kolejny marker. I teraz 8 oczek prawych. I teraz dwa oczka zostają nam na linię reglanu, więc tutaj jeszcze musimy jeden marker włożyć. I kolejny rząd po prostu przerabiamy oczkami prawymi, nic nie dodając, tylko przekładając markery. I tak wygląda nasz początek naszej robótki po przerobieniu dwóch rzędów. Czyli tutaj mam taki większy marker, który oznacza koniec i początek rzędu. Te oczka są na rękawy, a pomiędzy tymi markerami znajdują się oczka na linię reglanu. I teraz rozpoczniemy robienie podkroju dekoltu rzędami skróconymi. I w tym samym czasie będziemy dodawać oczka wzdłuż linii reglanu tyłu. I będziemy wchodzić w oczka rękawa. Ja tutaj narysowałam taki schemat i też Wam polecam narysowanie go. Ja nie wkładam żadnych tu markerów w miejsca, w których będę musiała zrobić ten rząd skrócony i zawrócić. Tylko sobie właśnie rysuję taki schemat. Tutaj mam początek mojej robótki. Tak jak tu widzicie, w rękawach zrobimy trzy zwroty. W jednym i w drugim rękawie. Tutaj po przerobieniu trzech oczek, po przerobieniu trzech oczek, potem dwóch i później wejdziemy na oczka przodu z jednej i z drugiej strony. Zaczniemy od tego miejsca i będę przerabiała oczka prawe. Omijam linię reglanu, znaczy tutaj dodaję oczka po jednym z każdej strony. Przerabiam trzy oczka rękawa i zawrócę do drugiego rękawa. Później po tej linii reglanu dodaję oczka, przerabiam 3 i znów zawracam. To wszystko Wam pokażę w trakcie robienia. Czyli najpierw zaczniemy od tego miejsca i pójdziemy do tego miejsca i w międzyczasie dodamy tutaj oczko i tutaj oczko. Tutaj na razie nie będziemy nic dodawać. Tak, tutaj trzeba sobie wyciągnąć żyłkę. Muszę ja, bo mam za długą. Przesunąć oczka na drut. Przerabiam oczka tyłu, aż dojdę do linii reglanu. Czyli robię oczka prawe. Trochę źle mi jest, bo przed sobą mam kamerę. Także wybaczcie mi. Muszę zaglądać zza kamery. Nie jest to zbyt wygodne. No tak, i to przerabiam te oczka tyłu. Aż do markera. Doszłam do markera i teraz trzeba dodać jedno oczko przed markerem, przerobić dwa oczka prawe i dodać jedno oczko za markerem. Sposób dodawania oczek jest dowolny. Można przez narzut,
Można z nóżki oczka z poprzedniego rzędu albo z tej nitki pomiędzy oczkami z poprzedniego rzędu i ja właśnie tak dodaję oczka. Oczko z prawej strony markera powinno być skierowane w prawo, a oczko z lewej strony markera skierowane w lewo. I ja tutaj zachodzę z boku drutem i przerabiam to oczko. Jest to oczko skierowane w prawo. Widać tą tutaj główną nitkę. Przekładam marker. Dwa oczka prawe przerabiam linii reglanu. Zdejmuję marker i teraz trzeba dodać oczko skierowane na lewo i też z nitki pomiędzy oczkami. Przedtem tak narzucałam, a teraz narzucam je w ten sposób i drut wprowadzam z tej strony oczka. I przerabiam trzy oczka z rękawa. Jeden, dwa i trzy. I teraz odwracam robótkę na lewą stronę. I jak widzicie, nitkę mam z przodu. Oczko przekładam na prawy drut. I teraz palcem tą nitkę pociągam do przodu. I powstały nam na drucie takie dwie pętelki. I to je dość tak mocno zaciągam. Dalej przerabiam oczkami lewymi, aż do markera, który jest początkiem i końcem rzędu. Czyli do tego u mnie dużego różowego. Tutaj krzyżykiem sobie zaznaczyłam, żeby się nie pogubić, że tutaj już zrobiłam ten zwrot i przeszłam do tego miejsca. Jestem przed tym markerem. Tu nie dodaję z lewej strony, nie dodaję oczek. Jeżeli chcecie, żeby szybciej Wam przybyło tych oczek, to możecie dodawać po prawej i po lewej stronie. Ja tylko będę dodawała na początku po prawej stronie. Przeniosłam marker na prawy drut, dwa oczka lewe. Kolejny marker i teraz przerabiam trzy oczka z drugiego rękawa. Jeden, dwa i trzy. I odwracam robótkę na prawą stronę. I zaznaczam sobie tutaj już od razu krzyżyk, że ten zwrot już zaraz będzie zrobiony. Mam te trzy oczka. I teraz z lewego drutu przekładam oczka na prawy i teraz ciągnę tą nitkę do siebie. Nitka jest na zewnątrz, do siebie. I znów powstały mi dwie takie dwa oczka, dwie pętelki. I dalej przerabiam dwa oczka prawe. I tu już robimy dodawanie oczek. Czyli oczko skierowane z prawej strony markera, dodaję oczko skierowane w prawo. W ten sposób narzucam i przerabiam. Teraz dwa oczka reglanu. I kolejne oczko muszę dodać skierowane w lewo. W ten sposób narzucam. I przerabiam. Teraz będę przerabiała oczka aż do markera i później się spotkamy, żeby zobaczyć, co będziemy robić dalej. Tu jest początek tyłu. Doszłam do markera. I nie możemy zapomnieć o tym, że trzeba dodać oczko skierowane w prawo. Czyli narzucam nitkę.
Przerabiam oczko prawe. Teraz przerabiam linię reglaną i dodaję oczko skierowane w lewo. I teraz przerabiam dwa oczka. Nie, przepraszam, więcej, bo tutaj żeśmy dodawali. Także przerabiam trzy oczka, aż do momentu, kiedy napotkam te dwie pętelki, które zrobiliśmy w poprzednim rzędzie. I teraz z tych dwóch pętelek trzeba zrobić oczko prawe, czyli te dwie pętelki połączyć. Od lewej strony wprowadzam szydełko pod te dwie pętelki. Trzeba sprawdzić, żeby i z przodu, i z tyłu chwycić właśnie dwie pętelki i przerabiam jako oczko prawe. Jeszcze można pociągnąć nitką, żeby tak się to oczko wyrównało. I nasz kolejny zwrot będzie w tym miejscu, czyli kolejne trzy oczka trzeba przerobić z rękawa. 1, 2 i 3. I znowu musimy zawrócić. Czyli pójdziemy sobie do drugiego rękawa, do tych trzech oczek. Czyli zawracamy na lewą stronę, odwracam robótkę. Nitka z przodu. Przekładam oczko na prawy drut, pociągam. Mam dwa oczka, dwie pętelki, zaciągam i pozostałe oczka przerabiam. Aż do momentu, kiedy napotkam te podwójne oczka z poprzedniego rzędu w drugim rękawie. Czyli wszystkie oczka przerabiam jako lewe. Czyli idziemy dalej oczkami lewymi, aż do momentu, gdzie będą te dwie takie pętelki. Doszłam do dużego markera. Przerabiam dwa oczka reglaną. I przerabiam oczka rękawa do momentu, aż napotkam te dwie pętelki. Mam je. I po lewej stronie musimy zajść te pętelki od tyłu. Włożyć drut od tyłu. W ten sposób. Tak, żeby chwycić te dwie pętelki. I przerobić je razem jako oczko lewe. I tak troszkę zaciągnąć. I teraz będziemy przerabiać trzy oczka z tego rękawa. Trzy lewe. I zawracamy. Przechodzimy na prawą stronę i tutaj już sobie zaznaczam krzyżykiem, że ten zwrot zrobiłam. Oczko przykładam na prawy drut. Nitkę pociągam tak do przodu. Przerabiam oczka do markera. Teraz dodaję oczko skierowane w prawo, oczka linii reglanu, kolejny marker zdejmuję i dodaję oczko skierowane w lewo. Przybywa nam oczek w tyle i w rękawach. Przód zostaje bez zmian. Na razie. Bo wkrótce przejdziemy do przodu i będziemy dodawać oczka także na przodzie. To spotkamy się przed markerem. I teraz ja już doszłam do markera. Tu mam początek mojej robótki. Tu mam oczka tyłu. I tutaj jest linia reglanu i tutaj dodaję oczko skierowane w prawo. Przerabiam dwa oczka prawe i tutaj dodaję oczko skierowane w lewo.
I tu patrzymy, że zostały nam dwa oczka do przerobienia z rękawa. Najpierw musimy dojść do tego oczka, na którym robiliśmy zwrot. To jest to oczko. Tu je trzeba przerobić razem, pociągnąć i przerobić dwa prawe oczka. I w tym miejscu znowu zawracamy. Zaznaczam sobie krzyżykiem, że ten zwrot już zrobiony. I tak jak poprzednio. I teraz oczko przekładam na prawy drut. Nitkę pociągam. I robię oczka lewe. I wszystkie lewe, aż do momentu zwrotu w tym rękawie, do tych dwóch pętelek, które robiliśmy w poprzednim rzędzie. Mam już te dwie pętelki, przerabiam je razem jako oczko lewe. I teraz przerabiam pozostałe dwa oczka i będę zawracała. Także odwracam się. Na prawą stronę przechodzę. I tak jak poprzednio, do przodu nitkę przytrzymuję. Przerabiam oczka prawe do markera. I tutaj dodaję oczko. Przekładam marker, dwa oczka prawe, przekładam marker i znowu dodaję oczko. I dalej oczka będę robiła prawe, aż do markera. Przed markerem dodaję oczko. Przerabiam dwa prawe jako tej linii reglanu i tutaj za markerem ponownie dodaję oczko. Kolejne oczka rękawa przerabiam aż do momentu tego podwójnego oczka. Podwójne oczko, tak jak poprzednio, łączę w jedno. I tutaj już będziemy przechodzić do oczek przodu. Także musimy z dwóch stron tej linii reglanu dodać oczka. Pierwsze oczko dodaję, skierowane w prawo. Przykładam marker. Dwa oczka linii reglanu. Przekładam marker i znowu dodaję oczko. I przerabiam dwa oczka. Dwa prawe i odwracam robótkę na lewą stronę. Zaznaczam sobie, że ten zwrot już zrobiłam. Przekładam oczko z lewego druta na prawy. Ciągnę nitkę do przodu i przerabiam oczka lewe. I robię te oczka lewe aż do miejsca, gdzie był ostatni zwrot w oczkach rękawa. I mam już teraz te dwie pętelki. Przerabiam je w jedno oczko. Przerabiam
Przekładam marker. Dwa oczka lewe. Przekładam marker. I teraz przerabiam te dwa oczka. Już wchodzę na oczka przodu. Dwa oczka lewe. I odwracam robótkę. Zaznaczam sobie. No i tak jak poprzednio, do przodu nitka, oczko prawe i tutaj już dodajemy oczko przed markerem i za markerem. Przerabiam oczka rękawa. I przed markerem dodaję oczko. Zdejmuję marker na prawy drut, dwa oczka prawe, przekładam marker i znowu dodaję oczko. Przerabiam prawymi oczkami aż do markera. I przed markerem, tak jak zwykle, dodaję oczko. Przerabiam linię reglanu i tutaj za markerem znowu dodaję oczko. Przerabiam oczka rękawa. Przed markerem dodaję oczko, przekładam marker, dwa oczka prawe linii reglanu i za markerem dodaję oczko. I tu są oczka przodu. To podwójne oczko przerabiam jako pojedyncze. I teraz tutaj według mojego schematu trzy oczka przerabiam i zawracam robótkę, odwracam robótkę. Jeden, dwa, trzy. I przechodzę na lewą stronę. I tak jak poprzednio, pociągam do przodu, zaciągam, przerabiam oczka lewe, aż do momentu, kiedy dojdę do tych dwóch oczek na drugiej stronie przodu. Mam już podwójne oczko, więc przerabiam je jako jedno. I teraz robię te trzy oczka i odwracam robótkę. Jesteśmy na prawej stronie teraz. Nitkę pociągam do siebie. Przerabiam oczka prawe do markera. I dodaję oczko. Dwa prawe. I za markerem znowu dodaję oczko. Przerabiam oczka rękawa.
I przed markerem znowu dodam oczko. Linia reglanu, dwa oczka prawe i za markerem dodaję oczko. I teraz robię oczka prawe aż do markera. Przed markerem dodaję oczko. Widzicie, tak w miarę takie powstają dziurki, ale nie są takie zbyt widoczne. Dwa oczka prawe, zdejmuję marker i za markerem dodaję oczko. Przerabiam oczka rękawa. Przed markerem dodaję oczko. Linia reglanu, dwa oczka prawe i za markerem dodaję oczko. I teraz przerabiam oczka prawe przodu do momentu podwójnego oczka. To oczko przerabiam jako prawe. I jestem w tym momencie. I teraz przerabiam cztery oczka prawe i na tym czwartym będziemy robić zwrot, czyli robię 4 prawe, 4 i odwracam robótkę na lewą stronę. Przykładam oczko, pociągam od siebie nitkę i pozostałe oczka przerabiam jako lewe i dochodzę aż do momentu podwójnego oczka na przodzie z drugiej strony. Doszłam już do tego podwójnego oczka. Przerabiam je. I pozostał nam jeszcze jeden zwrot. Przerabiam 4 oczka i odwracam robótkę na prawą stronę. Do siebie ciągnę nitkę i przerabiam oczka do markera. Przed markerem dodaję oczko. Przerabiam oczka linii reglanu. Za markerem znowu dodaję oczko. I przerabiam oczka rękawa. Przed markerem dodaję oczko i za markerem drugim dodaję oczko. Dwa prawe i dodaję. Przerabiam oczka tyłu do markerów. I teraz przed markerem pierwszym dodaję oczko i za markerem drugim dodaję oczko. Dwa prawe. Za markerem dodaję oczko. Przerabiam oczka rękawa.
I wzdłuż linii reglanu również dodam oczka. Przed pierwszym markerem dwa oczka prawe i za markerem. Teraz przerabiam oczka prawe aż do tego podwójnego oczka. Jest podwójne oczko. Przerabiam je jako oczko prawe. Łączę te dwie pętelki ze sobą. I już na tym etapie zakończyliśmy robienie tych rzędów skróconych. Teraz jeszcze dojdę do końca rzędu. Przerabiam oczka prawe. Tu jeszcze po drodze napotkamy jedno takie podwójne oczko. Będziemy musieli je przerobić. Także robię oczka prawe aż do tego właśnie oczka podwójnego. I w tym rzędzie już będzie zakończone robienie rzędów skróconych, czyli tworzenie podkroju dekoltu. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Zresztą, jeżeli robicie razem ze mną, to będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to u Was wychodzi. Mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze, sprawnie. I tutaj jesteśmy już. Mam to oczko podwójne. To jest ono. Także przerabiam go zwyczajnie jak oczko prawe, też jak poprzednio podciągam. I przerabiam oczka prawe do markera. O, tak. Przed markerem dodam jedno oczko. Linia reglanu, dwa oczka. Za drugim markerem dodaję oczko. Przerabiam oczka, rękawa. Przed markerem dodaję oczko. Przerabiam dwa oczka prawe. I tutaj już też dodaję oczko. No i mamy zakończone robienie podkroju dekoltu. Postaram się to rozłożyć. Mam nadzieję, że to się uda. No i tak to wygląda. Widzicie, o ile jest dłuższy tył od przodu. I o to nam właśnie chodziło. I teraz dalej przerabiając, musicie ustalić swój własny rytm dodawania oczek. Może się okazać, że musicie dodawać w każdym trzecim rzędzie. Jeżeli jesteście bardzo szczupłe, to wtedy najprawdopodobniej trzeba będzie dodawać w każdym czwartym rzędzie.
Dużą zaletą właśnie robienia swetrów od góry jest to, że w trakcie robienia można je sobie przymierzać i sprawdzać, jak się sweter układa i jaką ma wielkość i jak korekcji trzeba dokonać, gdzie dodać oczka, gdzie ująć. Także no, musicie to we własnym zakresie. Jeżeli pasują Wam moje wymiary, to możecie robić tak jak ja i dodawać sobie oczka w każdym trzecim rzędzie. Ja w tej chwili przerobię dwa rzędy oczkami prawymi i w trzecim dodam oczka po jednym z każdej linii reglanu i tak będę robiła do momentu, aż uzyskam odpowiednią długość linii reglanu, czyli tutaj jest w tym wypadku 32 cm. Ja tak naprawdę nie będę robiła tego swetra, bo to jest taka moja próbka. Chciałam Wam tylko pokazać, jak to się robi.